10 lat temu w Katedrze Literatury i Kultury Polskiej na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej postanowiono utworzyć kierunek Filologia Polska. 10 lat temu, kiedy przyjechaliśmy do ATH, wydawało się, że będzie ciężko. A teraz mamy ogromny sukces. Mamy bezpłatne, pełne studia licencjackie i magisterskie. Jesteśmy po 2 akredytacjach, mamy znakomitą kadrę. Właśnie posypały się habilitacje, w tamtym roku 1, teraz 2 są złożone, ale może nie będę mówić o szczegółach. Powiem tylko, że oprócz awansów kadrowych mamy również awanse studenckie. Nasi studenci piszą w tej chwili doktoraty. Wspólnie podejmujemy różne akcje, organizujemy konferencje, sympozja. W tym roku planujemy 2 konferencje, wydanie książki, konkursy, festiwale. Musimy w jakiś szczególny sposób uczcić to nasze dziesięciolecie. Na swoje dziesięciolecie Filologia Polska otrzymała nową siedzibę w wyremontowanych pomieszczeniach budynku B, w których dotąd mieściła się akademicka biblioteka przeniesiona do super nowoczesnej siedziby w budynku L. Tak się szczęśliwie złożyło, że na to dziesięciolecie uczelnia sprezentowała nam bardzo piękne pomieszczenia. Przenieśliśmy się z parteru na pierwsze piętro w kilka ślicznie odnowionych pokoi. Wreszcie mam gabinet z prawdziwego zdarzenia. Wreszcie możemy poukładać swoje książki swobodnie, bo nasza biblioteka rośnie. Dostosowując program studiów do coraz bardziej wymagającego rynku pracy, postanowiono, że specjalność medialna na Filologii Polskiej, mająca dotąd wymiar kulturoznawczy, czyli teoretyczny, nabierze bardziej praktycznego charakteru. Czasy bardzo szybko się zmieniają, potrzeby młodych ludzi bardzo szybko się zmieniają. Postanowiliśmy nadać naszej specjalności taki właśnie bardziej praktyczny wymiar, w związku z czym od tego roku nasza specjalność nazywa się już specjalnością medialną z podstawami dziennikarstwa. Nasi studenci mogą poznać tajniki dziennikarstwa, współpracując zarówno z lokalnymi, jak i ogólnokrajowymi mediami. To wszystko powoduje, że kończąc studia, czy to licencjackie, czy magisterskie, jesteśmy przekonani, że nasi studenci są przygotowani do uprawiania tego zawodu. Dodatkowym atutem jeszcze, myślę, jest też możliwość odbywania nauki nie tylko w naszym ośrodku akademickim, ale poprzez program Erasmus również w różnych uniwersytetach europejskich. Nasi studenci wyjeżdżają co roku i przez na przykład semestr studiują w kilkunastu, czy mają możliwość studiowania w kilkunastu krajach Europy. Warto studiować Filologię Polską na Akademii Techniczno-Humanistycznej, bo poza wszystkim panuje tu także znakomita naukowa atmosfera. Uczniowie szkół średnich, jeśli przyjdą do nas na studia, to mają zagwarantowane bardzo bujne, bogate, naukowe i towarzyskie życie akademickie, bo funkcjonują u nas znakomicie 3 koła. Koło polonistów, koło humanistów i takie koło pod tytułem Herodot. To jest koło podróżniczo-literackie. Nasi studenci jeżdżą sobie po świecie z panem Maćkiem Kalarusem, który im organizuje atrakcyjne wyjazdy, powiedziałabym, turystyczno-poznawcze.